Mężczyzna i dzieci muszą jeść mięso. Jak ja to słyszę, mięso to jest zdrowe. Mięso jest zdrowe. Jakbym miała ci powiedzieć, że żałuję jakiejś rzeczy w życiu, to żałuję tylko jednej. Tylko jednej. Tylko tego, że nie jestem ortodontką. Stary, ja chcę w Tańcu z Gwiazdami zatańczyć. Cześć. Zobacz najnowszy odcinek Kobieto, wyjdź przed szereg. Moim gościem jest Jagna Niedzielska. Będziesz robił wstęp? Bardzo mnie to w ogóle ekscytuje. Moim wstępem, bo tak w ogóle nie wiedziałem, jak cię scharakteryzować, to jest pierwsza rzecz. Moja mama też ma ten problem, wiesz, za każdym razem do mnie nie dzwoni, nawet tym razem nie dzwoniła w ogóle na świętach, tylko mówię, Gusiu, a co ja mam mówić, jak ktoś się mnie zapyta, kim ty jesteś? No i właśnie, co jej powiedziałeś, żeby co mówiła? A dajże spokój, nic tak, nie mów. Tak, dokładnie. Wiesz co, bo ja cię trochę pamiętam, jak byłaś zupełnie inną osobą. Mm-hmm. To było w Rzeszowie, tutaj wiem, że studiowałaś prawo, do tego tak. Nawiążę i tak w sumie gdzieś usłyszałem, jak najedzie do Warszawy. Jeszcze w międzyczasie były inne miasta, też o tym wspominałaś trochę wcześniej. Tak. I tak zastanawiałem się wtedy, po co? I do Warszawy teraz, po co? Tak, jakby do tego też przejdziemy, ale powiem ci, że jak czytam informacje na twój temat, ja jestem niesamowicie zadowolony, że to z roku na rok, w zasadzie z miesiąca na miesiąc, coraz dynamiczniej się rozwija. Tak przynajmniej to postrzegam. A jak ty to czujesz? Ja nie wiem. Ja jestem stary w tym pędzie i w tym po prostu na tym torze i kompletnie tego nie oceniam. Nie oceniam, kiedy to się zaczęło, jak było, jak jest, co będzie. Wiem, że nie powiedziałam ostatniego słowa. Ja po prostu mam na pewno jedną rzecz w głowie, silne przeświadczenie, że kocham moją robotę. I jestem absolutnie od niej uzależniona. Nie wiem, czy można być w dobrym tego słowa znaczeniu uzależnionym, bo uzależnienie z definicji jest złe, natomiast po prostu no, kocham tą robotę. Ale czuć to. Czuć to nie tylko po tym, jak o tym mówisz, ale również po zdjęciach. A tutaj, jak sobie powiedziałem, od czego zacznę? Jak widzę twoje zdjęcie w zestawieniu z Alfem, ja za każdym razem śmieję się tak samo. Powiedz mi, bo to jakby... Skąd to się wzięło? Nie, to jest naturalne, skąd to się wzięło, tylko kiedy to do ciebie przylgnęło. A nie pamiętasz mnie nie, w Rzeszowie? Nie, nie, bo wtedy nie po pamiętam prostu cię aż z takim wysokim. No widzisz, bo z każdym rokiem nie, z każdym rokiem on po prostu jest coraz wyższy. Okay. Raz muszę przyznać, przesadziłam, bo przyszłam do mojego fryzjera i mówię, Marcin zresztą jest z Rzeszowa. Mieszka pozdrawiam teraz, Marcina, tak, bo Marcin Kasprzak, no, tak. Marcin mnie na moje plany zdjęciowe czesze i mówię, Marcin, mam zajebistego klienta. Dzisiaj przesadzamy z Alfem, w ogóle niech stoi tak, jakby był na długości mojej twarzy. Marcin spełnił moją prośbę, może nie na długość twarzy, ale naprawdę był długi. Problem polega na tym, że nie przewidziałam, że nagrywałam w maseczce i w tym momencie proporcje były całkowicie zaburzone i wyglądało to śmiesznie. Klient już musiał zaakceptować, okay, bo to był cały dzień planu zdjęciowego. No cóż, no, o Alfie mogłabym wiele mówić. Co prawda jest mizoginem, albo był mizoginem, natomiast postać i jego fryzura uważam, że zasługuje na... Ale od samego początku to wywoływało u ciebie uśmiech, czy miałaś tak na początku, że walczyłaś trochę z tym? Z Alfem? Tak. Z Alfem kompletnie nie walczyłam. Ja myślę, że po prostu, wiesz, bo Alf wymaga pewnej takiej maniery tapirowania. Ja myślę, że po prostu na samą myśl o Alfie grzemień mi tam lata, no. To będzie zupełnie spontaniczne, ale wyciągnąłem jakieś informacje od jednej z twoich znajomych, że kiedyś... Z Rzeszowa? No a skąd? Z Warszawy nie znam zbyt wiele osób. Dawaj. Że kiedyś mówiłaś, że nie ufasz ludziom, którzy nie jedzą mięsa. O, poza tak, tym to się łączy, Alf jadł koty, więc teraz to u ciebie ty się mocniej kojarzysz jednak z kuchnią wegańską bądź wegetariańską. Gdzie się to zmieniło? Ale ja powiem ci więcej. Mm-hmm. Kiedyś mówiłam, że nie ufam ludziom, którzy nie jedzą słodyczy. Okay. Obecnie nie jem słodyczy. Moim deserem ulubionym jest żurek. Serio. Więc tak, no mój drogi. Świadomość się na szczęście buduje i to, co robię teraz na co dzień w Warszawie, to jest edukacja, czyli budowanie świadomości ludzi, którzy mogą żyć lepiej, mogą wybierać lepiej. Więc ja na jakimś etapie wybrałam lepiej, ponieważ zrozumiałam, że
to, że ja się wywodzę z rodziny, która ma dostęp do bardzo małych dostawców mięsa, którzy nie są w ogóle związani z takim słowem jak przemysł, nie znaczy, że świat jest tak samo zbudowany i że mogę sobie pozwalać na tego typu hasła, na jakie sobie pozwoliłam lata temu. I absolutnie nie odwołuję, przyznaję się do tego i to tylko jest przykład na to, że możemy zmienić tą świadomość. Ja się bardzo cieszę, że jestem teraz na etapie, gdzie w czasie Wielkanocy zrobiłam sobie całkowity detoks od mięsa, bo ja nie jestem ani weganką, ani wegetarianką, ani nawet fleksitarianką. Jestem osobą na diecie bez metki, nie określam się. Staram się jeść tak, żeby było dobrze dla mnie i dla planety. Natomiast tym razem nie jadłam mięsa, bo powiem Ci szczerze, że te święta odbyły się raptem 3 dni po mojej rozmowie z bardzo... tak mądrym człowiekiem, który widział bardzo dużo, to jest reporter, fotograf Bartek Sybala. Jest twórcą cyklu w magazynie Pismo na temat chowu przemysłowego. To jest człowiek, który mi jeszcze więcej zobrazował, co się dzieje. I jak kiedyś mówiłam głównie o tych kwestiach zdrowotnych, środowiskowych w kontekście ograniczania spożywania mięsa, to on mi bardzo mocno uświadomił, że jednak kompletnie zapominamy jednak o etyce, która ma, no wiesz, no, straumatyzowane, nazwijmy to tak właśnie brutalnie, jak się tam nazywa, straumatyzowane produkty jemy. Ja tego nie chcę. Jeszcze powiedziałeś, że twoim najlepszym słodyczem jest żurek. Jesteśmy przed dzień świąt wielkanocnych. Okej, okay, mówię o samym żurku. Przed dzień właśnie świąt wielkanocnych. Z czym ci się kojarzą święta? Nie mówię tylko te, tylko Bożego Narodzenia. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? No to tak, więc pewnie wam się wydaje, że ja zaraz powiem o tym, o cudowna rodzina, w ogóle prezenty, rewelacje. Ja nie miałam oczekiwać co do tego pytania. Nie, nie, święta mi się kojarzą z kłótniami i na Boga, może nie powinnam mówić, bo nie wierzę, ale przestańmy udawać, że święta są naprawdę usłane różami, spokojem i w ogóle jest cudownie. Nie, często są to napięcia związane z tego, że moja mama ma pewien plan i trzeba było się dostosować do tego planu, natomiast te napięcia było okraszone absolutnie genialnie zasłanym stołem, mam na myśli oczywiście jedzenie i faktycznie ja myślę, że musiałam się zająć jedzeniem, bo tak było od samego początku w naszym domu, że to my nie jemy, my żremy, bo my kochamy jeść absolutnie. I pamiętam, że moja mama kiedyś została w podstawówce, kiedy ja chodziłam do podstawówki, wezwana do szkoły, bo pani stwierdziła, że jestem tak chuda, że na pewno coś, że nie jem, nie odżywiam się, jest jakiś problem w domu i tak dalej. Moja mama była potwornie wkurzona na tą panią, ponieważ cała nasza trójka, ja i moje rodzeństwo, jesteśmy pochłaniaczami. Ja jem więcej niż mój stary, czyli mój mąż, który waży 110 kilo. Ale tutaj jeszcze nawiążę do świąt i do tego trendu całego, jeśli można to nazwać trendem, bardziej teraz już kulturą, zero waste. Albo zero waste. Dawaj, bo moja mama mówi zero waste. Bez resztek. I nasze święta, takie przepełnione, bo jak dałaś tutaj analogię do swojej mamy, to nie tylko twoja. Myślę, że w większości polskich domów mama jako osoba z inspekcją podchodzi test białej rękawiczki, który pokazuje, czy jest wysprzątane dla góry, dla mocy wyższych. Ale jak to się przekłada na jedzenie? Bo ja zawsze widzę ten suto okraszony stół i później mnóstwo jedzenia. Ale on może być suto zostawiony, tylko chodzi o to, żebyśmy mierzyli tak, żeby to wszystko było zjedzone. Napisałam teraz książkę o zdrowym przechowywaniu, ale tak naprawdę, zdrowym przechowywaniu żywności, ale tak naprawdę jedzenie nie jest po to, żebyśmy je przechowywali, tylko żebyśmy zjadali. Więc jeżeli stół jest zostawiony, ale mamy odpowiednią ilość gości, odpowiednie moce. Nie jedliśmy i nie najadaliśmy się przed świątecznym śniadaniem bądź też kolacją, no to nie jest to nic złego. To może być ta celebracja tego momentu, kiedy zjemy trochę więcej niż zawsze, ale nic się nie zmarnuje. Jeżeli będziemy wiedzieć, moja mama z kolei no, robi święta, odkąd ją znam, czyli od 35 lat, i ona rok w rok, czyli dwa razy do roku tak naprawdę, robi ten sam repertuar, ten sam, czyli doskonale wie, jakie produkty potrzebuje, czy ma coś już w domu z produktów, które będą do tego potrzebne, doskonale wie, w jakich proporcjach to przygotować, doskonale wie, ile mniej więcej zjemy tych wszystkich rzeczy, bo jedni lubią bardziej sałatkę jarzynową, a drudzy będą chcieli zjeść więcej jajek z majonezem. I oczywiście dużo też mówię o tym, że można uroślinnić święta,
Ale ten patent znanych nam potraw i znanych receptur i znanych gramatur spowoduje, że też mniej zmarnujemy. Ostatnio mi się spodobał Twój wpis ten na Instagramie dotyczący haseł do osób wegetariańskich bądź wegańskich od osób jedzących mięso. Tam między innymi, że i tak Ci nałożę, bądź... Tak. Ryba to nie mięso. Ryba to nie mięso. A daj spokój, takie... tam są tylko dwa kawałki wędliny. Szynka to nie mięso. Często to słyszałaś, bądź słyszysz od ludzi, że oni takie sytuacje mają? Moja siostra zapoczątkowała trend wegetarianizmu w domu i ona miała chyba największe piekło, bo znowu powtarzam, że u mnie w domu faktycznie moja mama pochodzi z Sieteszu, mój tato pochodził z Brzozowa, moja mama nigdy nie miała kontaktu z przemysłowym mięsem. Ma zupełnie, ona traktuje mięso z namaszczeniem, zupełnie inaczej. Ale więc byliśmy turbo mięsożerni. Moja siostra na etapie jakiejś takiej większej świadomości, jak miała 20 parę lat, zaczęła się interesować roślinną kuchnią i faktycznie ona miała przerąbane. Ja już miałam przetarte szlaki tak naprawdę. Poczekaj, bo zapomniałam, o co zapytałeś. Zapytałem Cię o... czekaj, o co ja Cię zapytałem? Bo tego nie ma tutaj, to było spontaniczne. No nie widzisz, nie wiem, coś tam... Aha, czy ja dalej, czy ja się spotkam dalej z tymi hasłami z Instagrama? Nawiązywałem do postu, tak. Wiesz co, chyba już nie tak często, bo moja mama już zdaje sobie z tego sprawę, że moje decyzje będą moimi decyzjami, ale bardzo długo spotykałam się z tymi hasłami. Z drugiej strony staram się ją zrozumieć, bo po prostu wywodzi się z zupełnie innego miejsca, więc ona doskonale od razu czuje, kiedy produkt jest przemysłowy. Natomiast ja bardzo często się spotykam z takimi hasłami, nawet prowadząc i warsztaty kulinarne. I co ciekawe, to jest w ogóle zaskakujące, że najczęściej ze strony osób starszych, chociaż przypisujemy zero waste osobom starszym, że to oni nas nauczyli nie marnować żywność, to oni są raczej zniesmaczeni, zbulwersowani, albo niezadowoleni, że ograniczam spożywanie mięsa. Ja nawet zauważyłem kilka takich sytuacji, rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy nie jedzą mięsa, że na zasadzie zjedz. To jest takie dobre mięsko, przecież od święta. Tyle się narobiłam, tak. Ono tyle tak. Było w piekarniku, to nie spróbujesz chociaż? To z szacunku do drugiej osoby po prostu nie powinniśmy komuś wciskać produkt, którego nie chcemy jeść. To trochę jest tak jak z alkoholem. Ja mogę, tak, że w absolutnie. Sensie, ja nie piję, ale napij, ze mną się nie napijesz? Dokładnie tak, absolutnie tak, bo ja sobie myślę, że przyjdą takie czasy, gdzie skończę być miła i jeżeli ktoś Ty cały bliski. Czas jesteś tak, jeszcze zagryzasz zęby. Może faktycznie nie, czasami, okay. Ale jak ktoś mi tak coś takiego powie, to ja sobie myślę, okej, okay, chcesz tego? No to ja teraz siadam, zakasam rękawy i zacznę Ci opowiadać takie sceny z przemysłowych hodowli, że nie będziesz już nigdy jadł mięsa. Ale słuchaj, może droga jest inna, typu zjedz tę ciecierzycę. Albo tak, dokładnie tak. Albo powinniśmy dokładnie na siłę wpychać ciecierzycę, jak tak. Gęsią jedzenie do foie gras. Więc może faktycznie pomyślę nad tym, dziękuję, no to jest całkiem niezły patent. Tak. Ale trochę szacunku względem siebie, bo mamy pewne wybory, dokonaliśmy pewnych wyborów, one z czegoś wynikają. Ja cały czas mówię to z pozycji nieweganki i niewegetarianki. Bardzo mocno będę walczyć z takim podejściem, że o, mężczyzna i dzieci muszą jeść mięso. Jak ja to słyszę, mięso jest zdrowe. Mięso jest zdrowe. Tak. Nie, no w ogóle masakra. Teraz jakbyś wyciął właściwie ten materiał, tak, to tak, mógłbyś tak, całkiem nieźle zmanipulować moją wypowiedzią. A, to zrobię. Tak, zrób to. Tak, to będzie świetna reklamówka do tego. Więc jakby to są jakieś hasła, przepraszam, z dupy wzięte, nie mające pokrycia z rzeczywistością współczesną. Dlatego też prowadzę podcast swój z festiwalem Audio River i ta rozmowa z Bartkiem Sabelą, Sabelą, zabije mnie Bartek. Z Bartkiem. Tak, z Bartkiem. Pozdrawiamy Bartka. Głupio pomylić nazwisko tak dobrego człowieka i tak mądrego, ale sorry Bartek, mam ten problem z tymi nazwiskami. Z Karolem Okrasą wtedy rozmawiałam też przy okazji tego odcinka i z Iwoną Kibil, dietetyczką, żeby porozmawiać o tym ograniczaniu tak
od każdej ze stron. Od osoby, która nie jest skrajna, jak Karol, Bartek, który wie doskonale, co się dzieje, Iwona, która po prostu myśli o bezpieczeństwie naszego zdrowia. A już w ogóle najbardziej na świecie kocham matki, które dają dzieciom swoim dzieciom parówki pod pretekstem tego, że są dobre parówki, ale na przykład boją się nieobieranej marchewki, bo przecież w skórce są pestycydy. Czy w jabłku, czy w wielu innych owocach. Tak, no też... oczywiście niektóre faktycznie mogą mieć bardzo dużo tych złych składników, ale też możemy odpowiednio je przygotować przed podaniem. Nie też poza sezonem, bo... Tak, tak. I to jest niesamowite, że myślimy w sposób... Ze stary nie masz tyle czasu, żebym ja mówiła o tym. Dobra, mów! Bo to jest niesamowite, że tutaj widzimy pestycydy, te wszystkie niedobre rzeczy, które są w skórce i trzeba je obierać i tak dalej. A w mięsie nie widzimy tego, co się kryje tak naprawdę oprócz tego białka, które jest potrzebne przecież dzieciom. To te antybiotyki, to ta trauma zwierzęcia, to nam się wydaje że to nie przenika w to dobro, w to mięso, które potem jest zjadane. No, zamknę cię w piwnicy i za 3 dni powiedz mi, czy będziesz w ogóle zdolny do życia w ciemności, po 3 dniach w ciemności. No, po prostu złe traktowanie będzie miało przełożenie na to, co my jemy. A? A, dobra, taka kropka, ale zerknęłaś na moją listę i taki był akcent na to jemy? Ale teraz bym chciał trochę tak do początku samego. Jak urodziłaś się w Rzeszowie... To wytniesz, tak? I teraz zerknę. Tak zapętlę i to przesunę na koniec. Urodziłaś się w Rzeszowie. Tak. Tak, same początki, jak pamiętasz dzieciństwo swoje? O, super! W ogóle jestem trzecia w miocie i do tej pory mam pokłosie tego, bo bardzo szybko jem. Kto pierwszy wyrwał miskę? Tak? Przysięgam, że jak nie wstałam odpowiednio rano, to już sztangla nie było. Jakby sztangla zacząć dzień? No dokładnie, ja kocham sztangle rzeszowskie, akurat to jest świetna rzecz. Natomiast, no co, trójka absolutnie rozwydrzonych dzieci, cała trójka ma zupełnie 3 różne nastawienia do życia od samego początku. Intensywna mama, intensywny ojciec w wychowywaniu w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo dużo podróżowaliśmy, ja pamiętam, a czy tego nie pamiętam, a czy pamiętam, jak mi pokazywano paszport mój pierwszy, który po prostu musiał być bardzo szybko wymieniony, bo po pierwszym roku mojego życia był pełen pieczątek, więc te podróże też mnie bardzo mocno ukształtowały. Pamiętam jak, mój tato wybudował mojej mamie szklarnię na garażu, żeby mogła wychodzić z kuchni do szklarni bezpośrednio, żeby brać te wszystkie rzeczy, które są w szklarni. Jeżeli chcecie zobaczyć ten architektoniczny absurd, to on jest w Rzeszowie cały czas. I zresztą moja mama wróciła do robienia różnych rzeczy w szklarni, do upraw. I to był taki dom, gdzie faktycznie starano się żyć tym, co jest w ogrodzie, chociaż mieszkamy w centrum miasta. Pamiętam, jak był boom na wszystkie siatki foliowe, to moja mama się wkurzała, że przychodzimy ze sklepu z siatkami foliowymi i że ciągle brakuje jedzenia, bo cały czas jemy. I bardzo dobrze to wspominam, w sensie to był ten okres dziecięcy, zajebisty okres dziecięcy, pełen sportów w ogóle i kocham to, że mój tato zawsze do mnie mówił, generalnie rób sobie co chcesz, chcesz w ringo, w badmintona, w koszykówkę, wybiją ci koledzy zęby, mleczaki piłką do kosza, proszę bardzo, 2 wybite miałam w ten sposób. Ale zawsze mówił, że cokolwiek byś uprawiała sport i absolutnie kocham to do dziś, bo mam też inną świadomość ciała. To co do samego sportu, tutaj wtrącę pytanie, którego chyba czy dalej nie mam na longboardzie? Nie. No nie, myślę, że nie czy dalej. Ale się bije. Ale pewnie część osób nawet nie wie, że jeździłaś. Ja ciebie pamiętam z tego, że była jakieś opaski, te łokietniki, tak, kolana i śmigałaś trochę no na longu. Co? Dzień przed, słuchaj, tu mam jeszcze taką piękną bliznę, dzień przed egzaminami na aplikacje radcowskie, wywaliłam się tutaj, zdzierając wszystko sobie do kości. A zrobiłaś tą aplikację? Oczywiście, że nie. No. Ja myślę, że się wywaliłam na tym longboardzie po to, żeby w ogóle się nie dostać na tą aplikację, bo ja doskonale wiedziałam, że nie będę prawnikiem, idąc na prawnicze studia.
Nawet idąc do kancelarii komorniczej, pracując w kancelarii komorniczej w Warszawie, rejon Praga Południe, najgorszy. To jeszcze pytanie dotyczące dzieciństwa i tego, o czym wspominałaś. Co się wtedy nauczyłaś, co wykorzystujesz do teraz? No, wszystko. I absolutnie kwestie zero waste'owe, moja mama mówi zero waste. Podejście z szacunkiem do pracy ludzkiej, że jeżeli chcesz się nauczyć w ogóle rozumieć, wiesz, ja też prowadziłam firmę bardzo długo, teraz prowadzę dalej firmę, ale inną, wcześniej prowadziłam knajpę, firmę cateringową, kantyny pracownicze, to jeżeli chcesz rozumieć, jak ma funkcjonować dane miejsce, to masz iść na zmywak, a potem dalej. To mój absolutnie ojciec mnie tego nauczył, że mam szanować każdego, dlatego ja mam zawsze kolegów i zawsze mam kolegów. Bo ja po prostu uważam, że na każdym poziomie masz cudownych ludzi, których możesz poznać i poznać ich pracę, która jest ciężka. Ja mam i tak super dużo szczęścia, że teraz tak naprawdę pracuję gotując i mówiąc, a nie rozwalam sobie kręgosłup, tak jak, nie wiem, niegdyś pani Krysia u mnie w firmie w cateringu, która ma 60 lat i wiesz, wali z garami z kompotem. Mhm. Więc ten szacunek do produktu, w takim sensie, że ja nie mówię tylko i wyłącznie o marnowaniu żywności, czyli marnowaniu samego surowca, tylko wiem, że to jest również marnowanie wody, wyrzucając jakiekolwiek jedzenie, to jest ślad węglowy, że życie nas kosztuje, że mamy ogromny impact na świat. I to jest ta bliskość z przyrodą, to też moi rodzice, bo jednak wychowywali się na wsi i oni tą wieś chcieli przenieść trochę do miasta. Więc no i co? No i wiem, jak walczyć o swoje, mając dwójkę rodzeństwa. No ale powiem Ci, że on mówi, że o oszczędzaniu nawet między innymi wody. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Irlandii i pracowałem w kuchni, to było w 2006 roku, to tam jest woda za darmo. To nigdy nie jest za darmo, ale ludzie nie płacą za wodę. I było tak, że w kuchni potrafili zamrożoną, nie wiem, jakieś mięso ustawić pod ciągły strumień wody i zostawić to na noc. Moi drodzy, po pierwsze, nigdy tak się nie rozmraża mięso, jest to bardzo niezdrowe. Od zamrażania odpowiedniego, dużo ważniejsze jest odmrażanie, możemy sobie zrobić tym grubą krzywdę, więc tak nie robimy. A tu jeszcze wody? Tak, dokładnie. Będąc ambasadorką festiwalu Audi River Goes Green, tam festiwal od chyba 2 lat, dawał, przez ostatnie lata dawał wodę za darmo uczestnikom festiwalu. Bardzo się denerwowali, bo w pewnym momencie ta woda się po prostu kończyła z tych wodociągów. A rozmawiałam z sozologiem Karaczunem, cudownym sozologiem, który walczy o stan środowiska od 30 lat. I on powiedział, że ta woda absolutnie nie powinna być za darmo. Powinniśmy za nią zapłacić, bo to są zasoby, które się kończą. Woda się kończy. Może nam się skończyć. Ja myślę, że też mało osób o tym mówi i jeszcze coraz mniej myśli, że tej wody jest deficyt. Wiesz, nie chcemy o takich rzeczach złych myśleć. Ja nie oglądam horrorów, bo się boję, bo nie chcę potem przeżywać tego horroru. I to jest swego rodzaju horror, tylko współczesnej cywilizacji. Jak mówimy jeszcze o tej roślinności, do której nawiązaliśmy wcześniej, czy tej diety takiej, gdzie ta roślinność wiedzie prym, widziałem przepis chyba wczoraj, gdzie do keksu zamiast masła był wykorzystany olej rzepakowy. I jest taki trend. No coraz większy. No, wiesz, ty mówisz, no pewnie, bo dla ciebie to jest. Nie, tak, ale jasne. To też jest kwestia oszczędności, bo jednak no, stare masło jest tak drogie jak paliwo w tym kraju, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no bo faktycznie w cieście powinien być jakiś tłuszcz. Tłuszcz jest w ogóle genialnym składnikiem w kuchni, jednym z najważniejszych. Ale żeby było taniej, to więc używało się i używa się oleju rzepakowego, bądź też w ogóle oleju roślinnego. I takich zamienników jest wiele. I fajnie, bo też w ogóle chyba temat zero waste, nie chyba, tylko na pewno, to jest też ekonomia, czyli jak nie marnować, ale jak wykorzystywać te składniki, które już mamy, na które możemy sobie pozwolić, bo żywność drożeje, jest super droga, dla mnie jest przerażająco droga i nie będzie lepiej, będzie źle. To zostaniemy przy tym, że będzie źle.
bo będzie, tak no, wszystko wskazuje jest. Na to. No, no tak. Jakby nie, w sensie, szału nie ma, obudzimy, a będzie gorzej. Znaczy nie ma już czasu, tak? Mm-hmm. Teraz musimy naprawdę, znaczy wam się wydaje, że ja w tym momencie mówi świruska ekolożka. Kompletnie nie, jestem pieprzoną hedonistką, absolutnie. Zaraz jadę na wakacje i będę lecieć samolotem. Mm-hmm. Tylko ja sobie to dozuję. W sensie jakby każdy z nas na całym świecie żył troszkę chociaż bardziej w sposób zrównoważony, to nie musielibyśmy być skrajni. To wszystko by się po prostu zbilansowało. No więc, ale wybór należy do nas. Wiesz co, żeby nie umknął wątek tej całej twojej, nie wiem jak to nazwać, przygody prawniczej, bo powiedziałaś, że prawo, później komornik w Warszawie nawet, a mimo wszystko, że towarzyszyła ci myśl, że i tak to nie będzie twoja droga życiowa, to gdzieś ona się zaczęła. Co cię skłoniło, że tam poszłaś i co zdecydowało, że jednak zrezygnowałaś? Po pierwsze, mama się ucieszy. Mi w miarę jest po drodze, bo nauczę się czytać umowy, które na pewno będę w życiu mieć. Trzy, chciałam wjechać z Rzeszowa do innego miasta, spróbować żyć w innym mieście. Studiowałam w Krakowie. Cztery, jakbym pewnie tego nie robiła to, co robię, to najprawdopodobniej jednak byłabym prawnikiem. Okej, okay, czyli jednak to nie jest tak, że pomimo, że to nie był twój świat, to ty się od tego odcinałaś, tylko gdyby nie gotowanie, to i tak byś to robiła. Tak, natomiast jakbym miała ci powiedzieć, że żałuję jakiejś rzeczy w życiu, to żałuję tylko jednej. Tylko jednej. Tylko tego, że nie jestem ortodontką. O kurczę, to jest w ogóle twist tej całej historii. Nie wiem o co chodzi, ale kocham temat zębów, prostowania zaglądasz zębów. Zaglądasz ludziom zęby? Zaglądam do lodówki. Okay. Do lodówek zaglądam bardzo chętnie, natomiast cały czas rozmawiam z moją ortodontką, żeby mi pozwoliła być na dwutygodniowym stażu u niej, żebym mogła jej pomagać. Nie wiem, nie jestem ci w stanie tego wytłumaczyć, po prostu kocham temat zębów. W kolejnym wytnę sobie, że zdrowe, kocham temat zębów. Tak, dokładnie. Będą takie wycinki. A powiedz mi, bo to miejsce, gdzie teraz jesteś, to w ogóle gdziekolwiek każdy z nas jest w życiu, to jest suma naszych decyzji, przeróżnych. Co było twoją taką pierwszą, twoją decyzją, taką być może kluczową, że zmieniło się bardzo wiele? Że nie chcesz żyć normalnie. A jak, w takim razie, co jest normalnie? No bo właśnie czym jest normalnie? Wiesz co, ja miałam, tego pewnie nikt nie wie, ale ja miałam bardzo duże problemy w ogóle z publicznymi wystąpieniami, takie hardkorowe. A jednocześnie strasznie kochałam gotować i pokazywać, jakby pokazywanie tego gotowania i ta edukacja coraz częściej sprawiała mi radość, ale bardzo się bałam wystąpień publicznych. I potem nagle zaczęłam pracować też przy okazji warsztatów kulinarnych, kucharzom pomagałam i ktoś tam przyuważył mnie i zaproponował mi współpracę, żebym tutaj zrobiła jakiś wykład o tej żywności, live cooking o żywności, ale ja się tak strasznie bałam wystąpień publicznych. I w pewnym momencie naprawdę tupnęłam sobie nóżką i powiedziałam tak, no nie. Jeżeli moje lęki mają mi zablokować to, co ja kocham i jak chcę żyć, to ja sobie na to po prostu nie pozwalam. I to był ten moment, kiedy po prostu samo życie gdzieś tam pokazywało mi, że mam możliwość publicznie pokazywać, edukować w kontekście ekologii kulinarnej i jedzenia w ogóle. Natomiast ja sama byłam blokadą dla siebie i już mi się nie chciało. Po prostu się wkurzyłam na siebie na maksa. To nie jest takie proste, bo pewnie większość z nas powinna w takim wypadku pójść, nie wiem, na terapię, pomóc sobie ze specjalistą. Może przez to, że łagodnie u mnie się to działo, czyli ja miałam coraz więcej tych sytuacji, gdzie mogłam się sprawdzić, ja sobie je dozowałam, żeby się nauczyć tego bycia w publice. To może mi się po prostu udało, natomiast no, zdecydowanie po prostu tip dla wszystkich, nie rezygnować z siebie i nie myśleć na zasadzie, o Boże, ja muszę mieć pracę od 8 do 16, ja muszę się narobić, żeby zarobić.
Jest nie. To strasznie, bardzo nie. Nie lubię wyrazu udało się, bo... Nie, nie udało się, tak zapierdalałam, że... jak dokładnie. Świnia. Tak, jak świnia, bo nawet nie jak człowiek. Bo wtedy jeszcze mięso jadłaś, dlatego świnia być nie, może... Nie, nie, świnki są cudowne i jak się mówi na przykład, że się rozpasał ktoś jak świnia, ja uważam, że to jest błędne, rozpasał się ktoś jak człowiek, nie jak świnia. Ale ja zapierdalałam, stary. Ja naprawdę to, co się teraz dzieje u mnie i mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej, to jest konsekwencja moich ostatnich 8 lat. Ale to były momenty. Czasem było więcej pracy, czasem w ogóle tej pracy nie było. Trzeba było robić coś innego. Cierpliwa byłam jeszcze do tego. Uważam, że w ogóle cierpliwość mojej pracy jest super ważna, dlatego że im więcej mam lat, tym mam więcej doświadczenia. Im mam więcej doświadczenia, a kocham zbierać te doświadczenia i to są podróże, to są rozmowy z mądrzejszymi ludźmi ode mnie, powodują, że jestem bardziej wiarygodna nawet sama dla siebie. A jak znalazłaś się w telewizji? No właśnie tak, że ktoś zauważył, że powinnam. Nigdy to nie było tak, że ja chcę. No, bo właśnie były te lęki. Na zasadzie, nie no ja, przecież tam są postaci, dajcie spokój. Ktoś powiedział, Eja, może byś przyszła i powiedziała o tym. Eja, może tutaj jest taka, może byśmy ci zrobili program. Ej, bo tutaj kanał może się zainteresować. Eja, fajnie o tym opowiadasz, albo to robisz. A to smaczne jest, co robisz. Więc ja tak na zasadzie, jak, ja trochę się wywodzę z rodziny takiej na zasadzie, o, ładnie wyglądasz, że się mogę się zmienić. Przestań, ty też. Tak, więc ja się tego nauczyłam już teraz. Bardzo brzydko powiem, mój stary do mnie mówi, jak się kłócimy, że nie zachowuj się tak, jakbyś była z Rzeszowa. I to są właśnie te momenty, kiedy ja taka udaję trochę taką skromną, taką, wiesz. To oczywiście bardziej wynika z mojej rodziny po prostu, nie z samego Rzeszowa, ale wiesz, no więc telewizja trochę zapukała. A ja po prostu nie powiedziałam nie. Ale przy tych lękach, przy tym wszystkim... Ale one się skończyły, ale wiesz. Jasne, ale jak tym wszystkim, bo to pewnie kończyło się równolegle z tym, jak ty wzrastałaś i zdobywałaś również doświadczenie. Czy nie? Nie. Jeżeli wam się wydaje, że ja teraz wchodzę na plan zdjęciowy do Dzień Dobry TVN, zanim się spotkaliśmy, miałam na żywo wejście do telewizji, do Polsatu. Jeżeli wam się wydaje, że to jest kompletnie pozbawione jakiegokolwiek stresu, to tak nie jest, ale pomaga mi też przygotowanie do pewnego wystąpienia. To zależy, bo w dużej mierze jestem już przygotowana, bo to są po prostu lata pracy. Ale no tak jest, no. To nie jest proste. Ludziom się wydaje, że to jest w ogóle praca w rozrywce, rozumiesz? Cudownie, zajebiście. Show business, tak. Wiesz, wchodzisz, brokat obsypana. Tak, dokładnie. Siedzisz jak Rihanna, cię malują, jak śpisz. To tak nie jest. Iż włosy jeszcze tak przerzucasz. Dokładnie, to znaczy przerzucam, ale to jest, wiecie, no to jest, żeby sobie trochę dopomóc, bo moja praca jest zmienna energetycznie, ma bardzo dużo bodźców. Ona jest taka wyciągająca mnie mocno, ale z drugiej strony karmi się energią ludzi, z którymi pracuję. Ja pierdzielę, wiem, brzmi jakbym mieszkała na Bali, ale trochę tak jest. Mamy tutaj roślinność wokół, udzieliła ci się. Tak, ale chodzi o to, nie wiem, ostatni mój plan zdjęciowy to były 2 dni po 14 godzin. 14 godzin, gdzie wiesz, siedzi klient obok ciebie, to jest stresujące, bardzo fajny klient akurat, ale czyli zawsze wszystkich mam zajebistych, ale siedzi, jest to stresujące, agencja jest stresujące. Jest reżyser, jest super profesjonalna produkcja, bo akurat pracowałam ostatnio z produkcją, z którą zawsze chciałam pracować. To było moje spełnienie marzeń i faktycznie okazali się taką profeską, o jakiej ja myślałam. I wiesz, i masz drugi dzień, 14 godzin planu, gdzie stoisz przy tej ladzie i musisz się w określony sposób zachowywać, ale jednak być spontanicznym, ale jednak oczekuję od ciebie, bo ja nie jestem aktorką. Raz miałam epizod z Tomaszem Kotem, ale wciąż uważam, że to było grało alter ego moje, a nie moje aktorstwo. Wymagają ode mnie tego wkładu merytorycznego jeszcze do tego i wiesz, jest tam któreś ujęcie i któryś tam dubel i te 12, powiedzmy dobra, 9 osób za tymi kamerami, które chcą iść do domu, a reżyserka mówi, ale jeszcze trzeba się uśmiechnąć, teraz coś jeszcze wymyśl śmiesznego i jeszcze do tego dodaj ten tekst merytoryczny, więc to jest wymagająca praca, ale nie narzekam, po prostu ja to robię, kocham, trzeba po prostu znaleźć czas na regenerację. Jest
ciebie w ogóle w mediach coraz więcej, odnoszę takie wrażenie. Powiedz mi, czy dotyka... Dobre media oglądasz. Najlepsze. Powiedz mi, czy dotyka cię hejt, albo w sumie jeśli tak, to jak sobie z nim radzisz? Nie, no pewnie. Najczęściej jestem brzydka. Znaczy, ja nie wiem. Słuchaj, hejt świadczy o autorze tego hejtu. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jeżeli przyszedłby do mnie przyszłaby do mnie osoba, która jest dla mnie autorytetem i powiedziałaby w sposób stosowny, a nie niestosowny, co jej się nie podobało albo jemu się nie podobało i co wydaje się, że można byłoby zmienić, to ja bym się nad tym zastanowiła. Albo jeżeli ktoś by powiedział, że coś robi źle, to ja się nad tym zastanowię. Ale nad hejtem w story nie będę się zastanawiać. To znaczy, no kompletnie nie. Kompletnie nie. A powiedz mi coś o swoim największym wyzwaniu w życiu. Wyzwanie w życiu, największe wyzwanie w życiu. A masz takie jakieś na mojej liście? Nie wyciągałem na ciebie jakiejś twojej ciemnej strony. Po prostu pytam siebie, ja myślę, że wyzwanie to, że jednak trzeba było udowodnić mojej rodzinie, że można nie być prawnikiem, można normalnie funkcjonować, tak mi się wydaje. Jezus, tak mi się wydaje, że to przeobrażenie i pójście w te media, które były dla mnie... Tylko ja nie planowałam, rozumiesz, kamer. Nie planowałam, to jakoś samo się faktycznie... Znaczy nie samo, ale to się zadziało. Dobrze, to może inaczej. A co było? To cały czas się dzieje. A to co oceniasz u ciebie teraz jako największy sukces w takim razie? No, że jestem super zadowolona z moją codziennością, no, że jestem. Tak! Od roku jest jeszcze lepiej. Bo pracuję też z innymi, pracuję z agentami od roku, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem, nie tylko logistycznym, ale też w ogóle bardzo mentalnym. I chyba dla mnie największym sukcesem jest to, że obecnie jestem na rynku, i tak mi się przynajmniej wydaje, absolutnie na własnych warunkach. Ale tak na zasadzie, że ja nie pracuję dla pieniędzy, pracuję dla pieniędzy, ale to nie jest warunek bezwzględny, że ja nie przyjmę każdej współpracy. Raptem 5 dni temu dzwonię do mojej agentki, mówię, nie Caroline, nie będziemy z nimi współpracować, chociaż bardzo jest mi żal, bo produktowo są świetni, ale nie będę pracować, ponieważ wspierają Rosję, bo nie wyszli z Rosji. I ja się strasznie cieszę, to jest w ogóle coś, co daje mi ogromną satysfakcję, że mogę zrezygnować ze współpracy, bo ktoś wspiera wojnę, bo mogę nie pójść do telewizji publicznej na ten moment, bo może kiedyś ta telewizja publiczna już nie będzie telewizją publiczną i się z nią przeproszę, ale mogę powiedzieć, nie chcę tam iść, bo nie zależy mi na rozgłosie za wszelką cenę. Że rozmawiam z moimi klientami, nie na zasadzie klient mi wysyła, no musisz pokazać to, powiedzieć tak i tak dalej, tylko z każdym moim klientem rozmawiam nad formą przedstawienia tego produktu. Czasem to już w ogóle naprawdę wchodzimy w chamski product placement, który ja nazywam do kamery, to jest chamski product placement, bo ja naprawdę wierzę w ten produkt, bo ja naprawdę wierzę w produkty, które reklamuję. I to jest super uczucie, tak. A z jaką dumą teraz? Tak to ale strasznie, super. Bo wiecie, bo to nie jest takie oczywiste. No. Mamy znowu jeszcze jednego zajebistego, on jest z Krosna, ale trochę mi się kojarzy z Rzeszowem. Wojtek Kardyś, który... Kardaś, Jezu, mam problem z nazwiskami. Kardaś czy Kardyś? Kardaś, nie. Kardaś, Wojtek Kardaś. On się kumpluje z ludźmi z Rzeszowa, bywa w Rzeszowie, mieszka w Warszawie. I on też zajmuje się w ogóle pokazywaniem influencerów i różnych gwiazd, które bardzo źle reklamują pewne produkty. I to są te... Ja się tak bardzo cieszę, że nie uprawiam tego, takiej formy reklamy. Mam jeszcze, myślę, że również ciekawe pytanie. No wiem, masz 20 pytań. Nie, już jesteśmy, myślę, że 3/4 za nami. 3/4 za nami. Życie to też poza decyzjami, to też są punkty zwrotne.
Co było u Ciebie takim punktem zwrotnym? O Jezus, jak Ty pytasz, punkt zwrotny, no ale wiesz, no, punkt zwrotny. Punkt zwrotny może być śmierć mojego taty w wieku 11 lat. Punktem zwrotnym może być bardzo burzliwe rozstanie z moim niedoszłym mężem po studiach. Punkt zwrotny to był rok w Rzeszowie po studiach. Tych punktów zwrotnych było po prostu wiele i na każdym kroku. Punkt zwrotny był, była randka z moim obecnym starym, gdzie wydawało mi się, że w życiu się nie zwiążę z facetem, który ma tribala na lewej nodze. I że mam, ale serio, miałam takie podejście na scenie. Jakby miał tribal na prawej, to jest okej, okay, tak, a że na lewej to... Ja się śmieję, tak, ale faktycznie do tej pory nie mogę zrozumieć jego błędu młodzieńczego. I że o, że w życiu bym sobie nie... No, za każdym razem punktem zwrotnym będzie coś, co myślałam kiedyś bardzo stereotypowo, a teraz jestem coraz bardziej wyzwolona z tych stereotypów i za każdym razem ten stereotyp mnie, sam ten stereotyp mnie wyzwalał. Że użyję Twojego zwrotu, ślub w 24 godziny ze starym. Tak. Ja w ogóle byłem zaskoczony, jak ja nie oglądam telewizji w ogóle i na laptopie co chwilę mi jakaś wyskakiwała reklama albo coś takiego, że influencerka, ślub 24 godziny, tych informacji było tak dużo. Tak. Czy sama nie byłaś nawet zaskoczona tym? Ja byłam totalnie zaskoczona i tak zupełnie szczerze Wam powiem, no wiecie, po ślubie się ma kaca, tak? Na ogół. No więc jak mi stary to pokazał, Pudelek, Plotek, tam WP Gwiazdy, Dzień Dobry TVN, że to się tak rozlało, to ja tak, serio? To ja tyle o tej ekologii, pierwsza moja myśl, to ja tyle kuźwa o tej ekologii gadam i edukuję, a oni o tej mojej czarnej sukience ja sobie zapisałem zwrot dzisiaj, bo było tak, skąd to się wzięło w ogóle, jeśli chodzi o 24 godziny ślub, ale pod spodem było, że w serwisach było napisane, było nietypowo. Oj, tam jakieś... No było nietypowo. To znaczy, my jesteśmy bardzo romantyczni faktycznie ze starym. Mam jakiś taki związek jak dwunastolatkowie, mam wrażenie. Mieliśmy wziąć ślub w sierpniu, ale na świętach, słuchajcie, pamiętam to jak dziś, byliśmy najpierw w Rzeszowie i byliśmy w Millennium Hall. Bo to było na świętach Bożego Narodzenia, tak? Tak, okay. Millennium Hall, pamiętam, że siedzimy sobie na kawce, a ona mi mówi, nie chcę mi się czekać do sierpnia, może weźmiemy ślub. Głupi jesteś, żadnego ślubu nie będziemy brać. To w ogóle nawet prawnie nie jest możliwe, bo tu musisz mieć miesięczny tam okres do wydania tej, znaczy miesiąc przed datę ci maksymalnie mogą dać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale dobra, może tam jakiś akt wezmę na wszelki wypadek czy coś. Pojechaliśmy do Szczawna Zdroju, gdzie mamy drugą rodzinę Tomka. No i tak ja mówię, to co? To może jedziemy jutro już do Warszawy, a co z tym ślubem? No więc obudziliśmy się rano, powiedzieliśmy dzień wcześniej naszej rodzinie. I obudziliśmy się rano, i muszę to skrócić, bo to jest bardzo długa historia. I powiedziano nam, że no, jak dobrze uargumentujecie, to może się uda. I o 13, dobrze, że mój stary czyta dużo książek, więc jakby wyobraźnia jest dość rozwinięta i napisał tam piękny list do Urzędu Stanu Cywilnego, pismo właściwie, nie list, czytając pani kierowniczka, czytała i się śmiała, powiedziała, żebyśmy przyszli o godzinie 15, to powie nam, czy w ogóle ten ślub będzie następnego dnia. No i przyszliśmy o 15 i powiedział, że następnego dnia będzie o 13 ten ślub, więc zaliczyliśmy... Aha, no i trochę nam pomógł tamtejszy Robert, już Robcio, który jest właścicielem restauracji, do której chodzimy w Szczawnie Zdroju, więc pojechaliśmy do niego, żeby mu podziękować za pomoc i zamówić stolik na obiad po ślubny. Na to Robcio do nas mówi tak, a co, macie obrączki? No i mówię, no mój stary ma po ex żonie, więc ma. Zero waste, to ma już jedno? Totalnie, ale ja mówiłam mu od początku. Dobra.
No ja nie mam, a chciałabym taką, ale no nie wiem, czy się da. A poczekaj, dzwonię do Mańka z Lombardu. Maniek z Lombardu coś się wytrzaśnie. Ale Maniek z Lombardu pomógł. Między godziną 20 a 22 odbyła się impreza panieńska i kawalerska. Ale od 22 zorientowałam się, że nie mam sobie sukienki. No więc poszłam do szafy mojej teściowej, która, no, ujrzałam tam przecudowną, piękną sukienkę, która jest czarna i jak się okazało, była to 20-letnia koszula nocna mojej teściowej. A to się okazało później dopiero? Nie, ona mi powiedziała, ale wiesz, że to koszula nocna. Ja mówię, no super. No to ona absolutnie też propsowała ten wybór. Wzięłam jej buty, jej dodatki, pomalowałam się i pojechaliśmy po prostu na ślub. A następnego dnia, gdy się obudziliśmy, on mi to pokazał, wszystko co w tej prasie się wydarzyło. Bardzo miło, fajnie, dziękuję. A teraz o ekologii. Ale to powiem Ci, że sam byłem właśnie zaskoczony, ale to super, że to też jakby poszło tak wiralowo, naturalnie, bo myślę, że dzięki temu więcej osób zaczęło paradoksalnie zwracać na Ciebie uwagę poprzez, może poprzez pudelki trafili i mogą słuchać treści, którymi się dzielisz normalnie. W ogóle jest mi to po drodze, bo ekologia to nie jest, nie ma miejsca dla ekologii w kącie. Ekologia powinna być w mainstreamie. Ja też taka jestem, czyli ja jestem panią zabawa. Więc ścianki, proszę bardzo, media, proszę bardzo, ale zawsze w tym to wszystko jest, kwintesencją tego wszystkiego jest ekologia i edukacja. Przede wszystkim ekologia kulinarna, więc ja uważam, że tym można się świetnie bawić, fajnie przedstawiać i to nie musi być po prostu takie encyklopedyczne tylko. A skąd czerpiesz siłę? Siłę? No. Ja po prostu kocham żyć, z jedzenia. Wiesz co, ja to jest akurat może taki brzydki zwrot, bo on się kojarzy z marnowaniem żywności. Ale ja chyba popełniam jeden grzech w życiu, to jest nieumiarkowanie w jedzeniu. Bywa, że i w piciu dobrego wina. Natomiast ja po prostu tak kocham jedzenie i kocham wszystko, co jest związane z jedzeniem, z produkcją, że mi to daje ogromną przyjemność, że ja w ogóle w tej pracy się nie męczę, tylko jestem nakręcona. I bardziej muszę się pilnować, żeby wiesz, o godzinie, tam dwie godziny przed pójściem spać, żeby wyłączyć tą komórkę i nie sprawdzać jakichś kolejnych nowinek technologicznych. Ale z ludzi, no kocham ludzi, no. Tak, kocham ludzi. Ludzi i jedzenie. O czym jeszcze nigdy nikomu nie mówiłaś, a przyszło Ci właśnie teraz do głowy? Teraz mi nie przyszło, ale ostatnio coś takiego było. Jezu, coś było takiego. Było coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, przypomnę sobie. Dobrze. Zresztą takie pytania, wiesz, takie głębokie tak. Wyciągasz, a ja jestem już taka kawa na ławę, że niewiele jest we mnie w środku skrytego, bo ja po prostu staram się realizować to, co... To może jak Ci przyjdzie coś do głowy, to do tego wrócimy, ale co... Dobrze, to co jest takim stereotypem, z którym się mierzysz na co dzień? Chuda to nie potrafi gotować. Chuda to na pewno nie je, tylko mówi, że je. Tak. Nie ma dziecka, to nie lubi dzieci. Kolejne. I nic nie wie o tych dzieciach, ale mam sami dziecko mojego partnera. Potem tak, nie mięsa, to co ona tam wie. A tylko, że ja jem, ale po co mam to tłumaczyć? Czy bywa, że jem bardzo rzadko, bardzo rzadko. Stereotypowo jeszcze... ale zmagam się czasem stereotypami ze strony środowiska ekologicznego, czyli bardzo lubię się czasem wypindrzyć, lubię tańczyć na parapecie w Wabene w Warszawie. Kocham tańczyć. Jezu, wiem! No stary, ja chcę w Tańcu z Gwiazdami zatańczyć. Tak. Wiecie, gdzie jej szukać. Mam numer telefonu, jak trzeba. Tak, kocham tańczyć. Strasznie kocham tańczyć. Bardzo. Więc jakby... wydaje mi się, że te stereotypy czasem, wiesz, na zasadzie, że no, powinnam chodzić na czarno, tylko z transparentami. Dobrze odmieniam? Tak. A ja myślę, że ekologia ma różny wymiar. Tak, to takie stereotypy. To kolejne głębokie pytanie. Dawaj. Co uważasz za największą wartość w życiu? Lojalność.
Ale to, bo nie będziemy mówić cały czas o ekologii. Mhm. Wiadomo, że kontakt z naturą, szacunek do człowieka, do zwierzęcia, nie wiem, kto nam w ogóle mówił, że zwierzę w hierarchii jest niżej niż człowiek, ale okej. Okay. Natomiast lojalność, i to jest taka coś, o czym ja bardzo rozmawiam często z moim demonżem, że ta lojalność jest dla mnie bardzo ważna w kontaktach biznesowych i w kontaktach prywatnych. Myślę, że jak każdy, ja może w tym ostatnim okresie bardzo mocno się przejechałam na pewnych osobach i tym bardziej mi się to utwierdziło, że ta lojalność jest ważna. Mam ostatnie pytanie z Dawaj. Tych 20 na liście. Dawaj. Ono brzmi następująco, jakbyś miała dać jedną radę osobie, która ogląda, to niezależnie od płci, taką radę życiową, to co by to było? Weź nie marnuj czasu, pieniędzy, jedzenia, czasu na realizację swoich własnych celów. Nie marnuj. Moi drodzy, moim gościem jest fantastyczna, uśmiechnięta. Już była, wychodzę. Jeszcze siedzi. Wychodzę. Jagna Niedzielska, zachęcam do obserwowania jej, bo powiem Ci, że Ty wniosłeś do mojego życia dużo edukacji naprawdę takiej żywieniowej i czerpię z tych informacji, z tych postów i uważam, że u mnie się dużo zmieniło, dlatego u naszych widzów myślę, że będzie podobnie. Bardzo się cieszę. Ja mam nadzieję, że wejdę, tak jak Magda Gesser wchodzi do restauracji różnych, to ja mam nadzieję, że wejdę do Waszych lodówek. Wszystkich Waszych lodówek. Otwierajcie lodówki i wypatrujcie Jagny. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kobieto. Wyjdź przed szereg. No dziękuję. Kurde.